Zawód kolejarz kojarzy się głównie z pracą wykonywaną przez mężczyzn i nie da się ukryć, że w tej spółce pracuje właśnie większość panów. Jak odnajduje się pani w takim środowisku? Praca na kolei nie jest tylko dla mężczyzn, jest to błędne myślenie, ponieważ od kilkunastu lat pracują tu też kobiety na stanowisku dyspozytora, na stanowisku nastawniczego, odprawy i umiejętności kobiet nie umniejszają umiejętnościom mężczyzn, więc pracuje mi się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tworzymy zgrany zespół. Jest to rzeczywiście większość może mężczyzn, ale bardzo dobrze mi się pracuje zarówno z koleżankami, jak i z kolegami. Powiem, że świetnie. No i w dzisiejszych czasach to już nie jest problem, że tylko mężczyźni wykonują te zawody. Wiele kobiet wykonuje męskie zawody i bardzo dobrze się w tym odnajduje. W jaki sposób losy zawiodły panią do tej firmy? To była chęć taka poznania tej pracy od wewnątrz, ponieważ już będąc jeszcze takim małym dzieckiem, zawsze interesowała mnie praca tu właśnie na kolei. Spodobało mi się to, że częściowo będę pracowała na powietrzu, a częściowo w biurze, że to jest taka praca w ruchu. Znalazłam ogłoszenie o naborze do spółki Orlen Coal Trans, aplikowałam i przeszłam przez rekrutację i jestem od 14 prawie że lat. I kiedy otrzymałam właśnie tę ofertę pracy, bardzo chętnie ją skorzystałam z niej i podjęłam tą pracę. No i uważam, że to była moja najlepsza decyzja, bo bardzo lubię swoją pracę i nie wyobrażam sobie pracy gdzieś indziej. A co pani sprawia największą przyjemność w tej pracy? Przede wszystkim stabilizacja i momentami praca ta stawia przede mną wyzwania, z którymi sobie potrafię poradzić. Największą radość sprawia mi to, że mogę robić to, co bardzo lubię, a więc po prostu jest to moja praca właśnie biurowa i to, że mogę ją połączyć właśnie z koleją, czyli mogę obserwować właśnie wjeżdżające tu cysterny, lokomotywy, pociągi. W zasadzie wszystko, ponieważ lubię tą pracę, lubię to, co robię. No i decyzja moja odnośnie pracy na kolei była jak najbardziej dobra. Czym zajmuje się pani w firmie Coltrans? Sterowaniem ruchem kolejowym na bocznicy. Jestem pracownikiem działu bocznic. Uczestniczę w procesie przygotowania pociągu do wyjazdu. Moja praca polega na sprawdzeniu, oznakowaniu cystern. Na stanowisku mistrza w naszej firmie Coltrans zajmuję się przede wszystkim przygotowaniem dokumentów różnego rodzaju, listami przewozowymi, niezbędnymi do wysyłki naszych składów pociągu, aby one mogły w odpowiednim czasie puścić naszą bocznicę i zostać wysłane do różnych odbiorców w Polsce i za granicą. Czego życzyłaby pani sobie z okazji Dnia Kobiet? Ja sobie to przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, ale również tego, żebym kończąc tutaj właśnie pracę, mogła przejść na emeryturę właśnie stąd, z tego stanowiska. Przede wszystkim dotrwania do emerytury w tej firmie, no i dużo zdrowia dla mnie i dla całej rodziny. I tylko zdrowia. W takim razie i my tego pani życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.